Na terenie gminy Kościelec wykonywana jest inwestycja pod nazwą Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizacji istniejących ciągów oświetleniowych. Przedsięwzięcie wykonywane jest przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu, w której gmina Kościelec jest wspólnikiem. W ramach inwestycji wymienionych na nowe zostanie 165 opraw oświetleniowych oraz zamontowanych dodatkowo 86 opraw na istniejących słupach elektroenergetycznych w pasach drogowych, wcześniej wytypowanych przez pracowników spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Etap pierwszy inwestycji wykonany w roku 2021 obejmował montaż opraw w miejscowości Dobrów, gdzie wymienionych zostało 69 opraw i dołożonych 32 oraz w miejscowości Straszków w pasie drogi krajowej 92, gdzie wymieniono 18 opraw wraz z istniejącymi słupami. Do etapu drugiego, którego zakończenie zaplanowano do 30 kwietnia tego roku, zakwalifikowano wymianę 55 opraw i dołożenie kolejnych 40 w miejscowości Gozdów, wymianę 13 i dołożenie 9 w miejscowości Trzęśniew, wymianę 3 i dołożenie 2 w miejscowości Police Mostowe oraz wymianę 7 i dołożenie 3 w Kościelcu na ulicy Długiej.